Pod tytułem wstępu. Nazywam się Piotr Stap. Prowadzę bloga, mam Twittera, czasem coś piszę, czasem nie. Przez długi okres czasu przedstawiałem się jako rozwiązywacz problemów. Trochę czasu w życiu minęło i teraz stwierdzam, że bardziej jestem ich stwarzaczem. Potrafię ich dużo więcej stworzyć niż rozwiązać. Na co dzień pracuję w mBanku. W tej chwili jako szef zespołu 9-osobowego, chociaż tytuł mój prawdziwy brzmi ekspert IT. Zaczynałem od starszego konsultanta, projektanta, takich innych dziwnych rzeczy, skończyłem jako menadżer. A przynajmniej a ciągle taki menadżer, który coś umie zrobić, raczej team leader, tak? Który umie coś zrobić. Jestem i zawsze byłem, nazwijmy to z tej strony DevOpsowej, zdecydowanie bardziej nazwijmy to przy D niż przy S na końcu. To znaczy jestem programistą, jak zostało już wcześniej powiedziane. Mam nadzieję, że jeszcze długo nim będę. Co więcej, jestem programistą języka .NET, także JavaScriptu, Java i innych dziwnych rzeczy, ale głównie, co pierwsze sformułowanie stwierdziło, siedzę na platformie Windows. Dobra. Przedstawiłem się, możemy jechać i odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy DevOps w bankowości jest możliwy? Nie. No nie, no, bardzo fajnie, nie jest możliwy, ale żeby tak naprawdę powiedzieć sobie, co jest grane, tak? I w ogóle po co ten facet tu przyszedł, skoro pierwszy slajd powiedział nie, przepraszam, drugi. To zacznijmy od tego, skąd się wziął DevOps. Istnieje taka bardzo fajna książka Jimmy'ego Breeda, DevOps for Finance, której on próbuje zdefiniować ideę DevOpsa tak od początku. Tak? Pewnie wiecie, czym jest DevOps. Kto wie, czym jest DevOps? Tak pół sali, no, nie jest źle. Dobrze, no więc DevOps wziął się z czegoś, co się nazywało kiedyś WebOpsem. Tak? Istnieje takie małe miejsce w Ameryce, Dolina Krzemowa. Tam nie ma firm, tam są startupy. I w pewnym momencie te startupy, tak powiedzmy 8-10 lat temu, zaczęły potrzebować szybko dowozić rzeczy na produkcję. To były czysto webowe startupy, tak? Możemy sobie wymienić takie duże firmy, typu nie wiem, Facebook albo cokolwiek w tym stylu. Ale te startupy potrzebowały zacząć wytwarzać oprogramowanie inaczej niż, nazwijmy to, dotychczas się to działo, czyli nie standardowym waterfallem, gdzie na końcu było olbrzymie wdrożenie, tylko oni potrzebowali instalować rzeczy na produkcji już. To nie zawsze oznacza, że deweloperzy siedzieli i klikali po produkcji, tak, bo to jest patologia, ale potrzebowali szybko dowozić oprogramowanie na produkcję. Tak i oni zaczęli jak gdyby modyfikować mechanizm i narzędzia, i sposób, nazwijmy to, wytwarzania tak naprawdę tej wytwarzania oprogramowania, także pod względem jego rysowania. Ale jeżeli przechodzimy do bankowości, tak? Albo nie wiem, Aviva jest firmą ubezpieczeniową, podobne zasady, to pojawia się pewien problem. Postaram się opowiedzieć na podstawie prostego przykładu. Kto z Państwa posiada obrączkę na palcu? Ręka do góry. Dobra. Kto ma zamiar posiadać obrączkę na palcu? Tak ogólnie w przyszłości, tak nie mówimy sobie, nie mówimy, że dziś, jutro, za dwa tygodnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście mężczyzną, tak? Tu trzeba dla pani trzeba sobie wyobrazić ten moment, że jest się mężczyzną, zabiera się narzeczoną razem z jej rodzicami na kolację zajęczynową. Tak? Taką wypasioną kolację zajęczynową. Jest wszystko na stole, wszystko się dzieje. Jest w ogóle luks, najdroższa restauracja, czy tam jakakolwiek, którą żeście wybrali. Jest super, przychodzi ten moment. Najmniej przyjemny zawsze, tak, czyli płacenie, tak, wyjmujecie swoją kartę, przeciągacie po terminalu, czy tam dajecie pani z kelnerce, wpisujecie PIN, odrzuciło. A, tam połączenie. Jeszcze raz. PIN, najwy, odrzuciło. No kurwa, no nie, no bez jaj, no przecież mam forsę na koncie. Jeszcze raz, PIN, odrzuciło. Wasza frustracja właśnie sięgnęła zenitu, tak? Jesteście na maksa wkurwieni. I teraz pytanie brzmi,
Jak byście zareagowali? Pewnie piana w ustach, wściekłość, w ogóle masakra, totalna masakra. Teraz wyobraźcie sobie, że historia, którą opowiedziałem, nie jest wymyślona. Jest w 100% prawdziwa. Jakieś ponad pół roku temu, tak w listopadzie zeszłego roku, była taka duża migracja, nazywała się Multibank do mBanku. W pewnym momencie tej migracji, z zupełnie niezwiązanych przyczyn z migracją, padło połączenie bodajże między Visa albo Mastercardem, nie pamiętam, a nami. W związku z tym facet na takiej kolacji dostał odrzucenie. Następnego dnia, w zasadzie w poniedziałek, tak, sytuacja miała miejsce w sobotę, w poniedziałek zadzwonił do niego prezes mojej firmy, nie tam dyrektor, prezes mojej firmy. Uprzejmie przepraszając, wybacz, przepraszam, jesteśmy gotowi ponieść jakieś dofinansowanie, no cokolwiek, tak, no jest to nam strasznie, strasznie przykro. Co zrobił ten człowiek? Rzucił słuchawkę. No, czy powiedział jeszcze do tego, że sobie nie wyobraża, żeby był więcej kiedykolwiek klientem naszego banku. Dla odmiany istnieje druga historia. Wyobraźcie sobie, że jesteście użytkownikami Facebooka. Pewnie nawet nie trzeba się trudno wyobrażać, tak? Większość jest użytkownikiem Facebooka. I macie aplikację na swój smartfon. Aplikacja was wyrzuca. Możemy sobie dołożyć, tak? Chcecie zrobić to zdjęcie na tej kolacji zaręczynowej. Aplikacja was wyrzuca. Logujecie się znowu, aplikacja was wyrzuca. Kolejny raz znowu was wyrzuca. Wchodzicie na stronę mobilną na komórce, dostajecie po prostu totalny bullshit, tak? Wreszcie dochodzicie do desktopa. No, sytuacja też się sprawdziła. Facebook pochwalił się, może wyciekło, będzie lepiej, że na początku tego roku testował lojalność swoich użytkowników. Robił to dokładnie w ten sposób, w który opisałem. Jaki był wynik tego? Nikt nie zrezygnował. Jeżeli ludzie nie mogli korzystać ze smartfona, korzystali z przeglądarki na smartfonie. Jak nie mogli korzystać z przeglądarki aplikacji na smartfonie, wchodzili na desktopa. Tak, to jest taka minimalna różnica, tak? Sytuacja, nie działa software, tak? Dokładnie, nazwijmy tak, tu nie zadziałał software pod tytułem karta płatnicza, tu nie zadziałał Facebook, a software jak software, tak? Niczym się nie różni. To, co próbuję pokazać tymi historiami, to jest to, że nie zawsze pewne systemy, o których wytwarzamy jako programiści z naszego punktu widzenia takie same, tak? Inny język, inna technologia, pal licho, software taki sam, mają zupełnie inny wpływ na ludzi, którzy go używają. W związku z tym nie zawsze możemy sobie na przykład pozwolić na, brzydko mówiąc, awarie. Wiadomo, awarie się zdarzają, ale musimy to dużo bardziej na przykład w instytucjach finansowych kontrolować. No dobra, opowiedziałem się całą gadkę, spędziłem pewnie z 15 minut na tym. Ale jak już mam coś więcej opowiedzieć, to trzeba się zastanowić, co z DevOpsa możemy użyć, tak? Niezależnie od tego, w jakiej instytucji jesteśmy. Tak naprawdę jeszcze jedno pytanie o do sali. Kto z Państwa nie pracuje w dużej korporacji albo dużej firmie? Dobra, nie, całkiem sporo. A kto z Państwa rejestruje oprogramowanie często? W sensie ma poczucie, że często rejestruje oprogramowanie. Dobra, nie pytam się, co znaczy często, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia. W związku z tym pewne idee, tak, pewne praktyki i co ważniejsze, pewne narzędzia w zasadzie są gotowe, wytworzone, sprawdzone. Możemy je użyć w małych firmach, w dużych firmach, w olbrzymach i tak naprawdę przy jakimkolwiek rodzaju software'u. Ale żeby nie było nudno, tak, bo gdy mówi się o programowaniu, ile wciąż na nowo i tak dalej, padają te same pojęcia. Zaproponuję wam pewną analogię, tak? Porównanie IT do sportu. Gdy spojrzymy na sport, jak trzeba znaleźć sport, który pasuje do IT i wytwarzania oprogramowania, tak? No są sporty takie dla mikrofirm, tak? Czy tak zwanej jednoosobowej, tak? Czyli tenis na przykład, pływanie, bieganie, ale w większości wypadków to jednak nie jest sport, tak? IT nie jest sportem jednoosobowym. To na ogół są sporty jakoś zespołowe, tak? Ponieważ w tej chwili były Mistrzostwa Europy i w ogóle piłka nożna zawsze jest popularna, to
przychodzi na myśl, tak użyjmy piłki nożnej, tak chodzi o to, żebyśmy razem strzelili gola. Ale jak weźmiemy dobry mecz piłkarski, taki naprawdę wyrąbisty, na przykład teraz był Portugalia, Węgry, padło 6 bramek na 90 minut. I wszyscy mówiliśmy, wow, 6 bramek, 90 minut. Z reguły mecze kończą się na przykład 1-0. Gdy chcemy mówić o DevOpsie, myślimy o częstym rysowaniu oprogramowania. No, ponieważ jestem fanem zarówno piłki ręcznej, jak i siatkówki, to pomyślałem o obu tych sportach, ale w piłce ręcznej głównie chodzi o to, żeby się bronić. Tak? Jak oglądacie mecz piłki ręcznej, tak naprawdę kluczowym zawodnikiem jest, potrafi być bramkarz. Tak? Nie chodzi o to, żeby strzelać gole, bo oni je rzucają, tak? Tylko dużą rolę gra obrona. W siatkówce tu znowu tak naprawdę są krótkie piłki, może nie do końca. Zostaje ulubiony sport mojego dzieciństwa. Zresztą pewnie nie tylko mój. Czyli słynna koszykówka. Czy ktoś nie wie, na czym polega koszykówka? Dobra, to całe szczęście ułatwiam życie. Pozwolę sobie puścić kawałek filmiku, opisując zasady koszykówki w międzyczasie. Takie bardzo uproszczone, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, o co chodzi w koszykówce. No więc w koszykówce należy wziąć piłkę, tak? Może niezbyt kształtne. Jakkolwiek różnymi dziwnymi metodami należy ją umieścić w koszu. Tak? Czyli przenosząc analogię na oprogramowanie, należy wziąć oprogramowanie i umieścić je w koszu. No jak nie widzicie, top tam 10 rzutów długodystansowych. Tak, czyli bierzemy zawodnika, zamyka na samym końcu, łapie piłkę, rzuca, zamyka oczy, trzymamy wszyscy kciuki i modlimy się, że wpadnie. Niestety wdrażanie oprogramowania bardzo często tak wygląda. Bierzemy piłkę, zamykamy oczy, trzymamy kciuki, niech wpadnie. Dobra. Zacznijmy w związku z tym pierwszą kwartę, czyli statystyki. Temat przewodni w zasadzie w IT, a szczególnie w sporcie, tak? Ulubiony mój, że tak się wyrażę, sport, jeżeli chodzi o statystyki i takie różne dziwne rzeczy, to są skoki narciarskie. W skokach narciarskich, jeżeli macie zwyczaj, albo mieliście zwyczaj oglądania na przykład Adama Małysza, tak, to komentator potrafił powiedzieć, że skoczek X, a w zasadzie jego babka 70 lat temu przeleciała 140 metrów na skoczni w Harachowie. Tak? Oni mają te statystyki. Potrafię powiedzieć, dlaczego dana drużyna zachowuje się źle, dlaczego dany zawodnik nie gra dziś dobrze i który zawodnik dziś nie gra dobrze. Co się dzieje, dlaczego, jakim cudem Atletico Madryt wygrało z Barceloną w Lidze Mistrzów i w ogóle jakim cudem Portugalia doszła do finału. Tak, biorą jakieś statystyki i wyciągają z tego różne dziwne rzeczy. Gdy spojrzymy na IT, to my tego tak naprawdę mamy jeszcze więcej. U nas nazywa się to logi. Każdy de facto, każdy proces w systemie, każdy wątek nawet, tak, coś loguje. Tak, ja jako Windowsowiec powiem, że wszystko znajduje się w event logu, a Linuxowcy w większości powiedzą, że znajduje się w pliku i tak dalej, i tak dalej. Tak? W sensie wszystko tak naprawdę w IT coś loguje, coś odkłada, coś jest. No i wszystko jest fajne, gdy mamy jedną aplikację na jednym serwerze z jednymi logami. A możemy wejść, tak, no bo wiadomo, po co są logi. Logi nie są po to, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest dobrze. Logi są po to, żebyśmy się dowiedzieli, co jest źle i w którym miejscu. Jak zaczynamy, teraz takie modne słowo od kilku lat nazywa się mikroserwisy, tak? Mikroserwisy charakteryzują się tym, że mamy, albo chmura, o, chmura to też takie dobre słowo, mamy dużo tych maszyn, tak? I w związku z tym znalezienie, co nie działa, oznaczałoby w staromodnym podejściu wejście na wszystkie maszyny, zerknięcie do wszystkich logów i znalezienie tego miejsca, co jest nie tak. Pomyślam się, że znacie pojęcie log agregatorów, które tak naprawdę dają nam trzy rzeczy. Tak? Teraz spojrzę na to z punktu widzenia, nazwijmy to, czystego dewelopera, tak? Czyli tego osoby, która dowiaduje się, że jest błąd i musi go naprawić. Tak? Możliwość przeglądania tych logów bardzo szybko, możliwość ich korelacji, co mnie bardzo jest do szczęścia potrzebne, i nie tylko pewnie mi, możliwość przeglądania historii. Historia, wbrew pozorom, jest
bardzo istotna, bo umożliwia nam powiedzenie, czy nasza aplikacja, w zasadzie nowa wersja naszej aplikacji zachowuje się tak samo jak poprzednia. Tak? Wiadomo, że aplikacje rzucają błędami, tak? Czy logują, errory, info, debugi, whatever. Tak? I teraz, czy na przykład stan naszej aplikacji po wdrożeniu się bardzo zmienił, dużo więcej rzeczy logujemy? Dzięki temu możemy zacząć robić alerty. Zaczęliśmy logować 300 błędów na sekundę, to chyba coś jest nie tak. Tak, ale bardzo możliwe, że 3 błędy na sekundę oznacza, że jest nie tak, a możliwe, że dopiero 10 tysięcy. Tak? To zależy od tego, co napisali deweloperzy. To nie jest zależne od tego, jak monitorujemy, tylko tak naprawdę musimy nałożyć na to wiedzę, co się znajduje w logach. Podstawowe dwa narzędzia na pewno, może inaczej, czy ktoś nie słyszał o Splunku albo nie słyszał o Elasticsearchu w Kibana? Jest kilka osób, to opowiem tak bardzo, bardzo pokrótce. Tak? Splunk jest narzędziem dość drogim. Tak? W sensie jest to agregator logów, który zbiera nam logi ze wszystkich maszyn. Płatnym, posiadającym bardzo dużo w sobie. Elasticsearch w Kibana jest jego open source'owym odpowiednikiem, ale mającym tą wadę, że ma prawie nic nie wbudowane. Jeżeli chcemy sobie dołożyć jakiekolwiek dodatkowe feature'y, tak, nie wiem, diagramy na przykład, tak, to musimy na ogół je sami zakodować. Tak, czyli te pieniądze albo płacimy zewnętrznemu dostawcy, albo wydajemy na siebie i sami sobie dorabiamy, co nam do szczęścia potrzebne. Są jeszcze systemy oparte o Kafkę i o HDFS-a. Ale mówiąc szczerze, ich nie używałem w życiu, w związku z tym ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast w momencie, gdy przestajemy potrzebować logowania on-premise, zaczynamy mieć olbrzymi wybór, tak? To jest top 10 wybranych narzędzi do logowania, które zarówno się integrują z naszymi serwerami, jak z naszymi aplikacjami, no po prostu co zamę do kupy. Przy okazji są dwa, które były na poprzednim slajdzie, czyli Splunk Cloud oraz Logstash, nie, chyba, o Boże, Logstasha to są oparte ze 3. To jest oparte, a jeszcze pewnie kilka innych jest opartych, tak? No, open source daje to, że możemy sobie instalować i modyfikować tak naprawdę aplikacje dowolnie. Jaki jest plus użycia SaaS-a? No bardzo proste, tak? Nie mamy infrastruktury, nie potrzebujemy osób, które nam będą tym zarządzać, możemy sobie z tym spokojnie skorzystać. A teraz uwaga. Jeżeli chodzi o mój departament bezpieczeństwa, bo kiedyś przyszedłem z takim pytaniem, czy moglibyśmy logować rzeczy poza światem? Chodziło na przykład o aplikacje mobilne. Powiedział, że tak. Pod warunkiem, że nie zawierają żadnych danych sensytywnych. W związku z tym tak naprawdę nawet w bankowości, tak, jestem w stanie część swoich rzeczy outsourcować, żeby wyrzucić poza swoją firmę. To nie zawsze się oczywiście opłaca, tak, trzeba było wziąć jakiegoś Excela, policzyć sobie koszty, nie wiem, wydatki, whatever, tak. Magia księgowa nie jest na poziomie mojego małego rozumku. W związku z tym nie będę się nad tym jak gdyby bardzo skupiał, natomiast tak naprawdę taka możliwość istnieje. Małe demo. Takie dosłownie 30-sekundowe. Logs.io oparte właśnie o Elasticsearch w Kibana. Jak ktoś, no są jakieś tam beznadziejne logi znalezione z jakiegoś testowego serwera. Jest ciekawa rzecz, tak? W sensie pokazująca różnicę pomiędzy open source a płatnym oprogramowaniem. Wrzuciłem te same logi w Splunka, co tutaj, w związku z tym będzie widać. Datę, pod którą są wrzucone eventy, to data wrzucenia eventu, 21, dzisiaj 12.52. Natomiast w logu jest wpisane, że log pochodzi z wczoraj, z 7 rano. Po prostu nie spajsował logów, tak mało widać. Widać na przykład C Altamira, TF Accounts, ojej. Z serwera testowego. Naprawdę nie jest to jakieś straszne, że tak się wyrażę, dane, które pokazuję, więc można spokojnie nawet kopiować. Wrzucenie tych samych logów do Splunka, pokazujące, co Splunk tak naprawdę potrafi więcej, tak? No to logi mi się od razu rozłożyły dobrze po czasie, są stawione tam, gdzie być powinny, czyli Splunk nie miał problemu ze spajsowaniem moich logów.
Taka śmieszna ciekawostka. Tak naprawdę możliwości są dowolne, tak? Możemy sobie wyszukać wszystko, co jest tam, nie wiem, w treści, coś tam, o, nic nie znalazłem, wypas. Posiada dane source, jest w zakresie dat, no, może error znajdę. O, tak, znajdę error, error będzie lepszy. Na pewno jest jakiś error. Jest, o, ojej, dobra. Spark daje też możliwość właśnie dodawania customowych alertów, powiadomień i tak dalej. No ale teraz powiecie, no ale fajnie, tak, no i teraz weźcie, namówcie swój biznes na to, żeby to kupił, tak. Albo zainwestował w to wystarczająco dużo kasy, żebyśmy mogli z tego korzystać. Tak, no więc są trzy powody, których możecie próbować przekonać biznes i naprawdę całkiem nieźle działają. Jedno to jest, jeżeli logi są napisane w sposób dobry, tak, teraz to głównie skierowane do deweloperów, a nie do administratorów, co oznacza dobry sposób, można je nieźle wyszukiwać, to możemy zacząć odpowiadać sobie na pytanie czysto marketingowe, biznesowe. Na przykład, jak dużo klientów private banking złożyło wniosek w pasażu, tak, pasaż to taka zakładka u mnie w systemie transakcyjnym, w ciągu ostatnich 30 dni. No i teraz, jeżeli wyjdzie 5, no to możemy powiedzieć biznesowi, że no to może wasz feature wrzucimy na koniec kolejki. Jeżeli wyjdzie tego 50 tysięcy, no to no tak, oczywiście już robimy, tak? W sensie tak, to zaczynamy potrafić odpowiadać na żywo na czyste zapytania marketingowe. Możemy sprawdzać feature'y na żywo, bo mamy narzędzia marketingowe. Oczywiście to trzeba sprzedać, pokazać, że takie rzeczy da się robić. Możemy mieć alerty. To jest drugi punkt, tak? Ale to już jest dla nas, tak? Możemy stwierdzić, że wdrożenie coś zmienia. Możemy mieć powiadomienia, że nie wiem, kolejka się przepełnia albo cokolwiek w tym stylu. No i tak naprawdę połączeniem tych dwóch rzeczy możemy osiągnąć pewien data analytics, tak? To oczywiście jest bardzo skomplikowane i zależy od tego, jakie logi mamy, a nie od tego, czy mamy dobre narzędzie do wyszukiwania logów, ale jesteśmy w stanie sobie coś z tym zrobić. Dobra, zakończyliśmy temat logów. Przejdźmy do tematu automatyzacji releasów. Jeżeli mamy takie magiczne równanie, tak? Jeżeli mamy dużo naszych serwisów, mikroserwisów, jak ktoś lubi, albo usług, albo czegokolwiek innego, mamy częsty deployment, to jeżeli nie mamy zrobionego tego dobrze, to mamy duży ból głowy. Zarówno ze strony deweloperskiej, jak i administratorskiej, po prostu jest masakra. Ale nim w ogóle dojdziemy do takich rzeczy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebuję narzędzia do deploymentu. Czasami, albo jakiego narzędzia do deploymentu potrzebuję, bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Jest kilka bardzo prostych narzędzi, bardzo powszechnie wykorzystywanych. Na przykład Azure Websites umożliwiają deployment z Gita, tak? Czyli w sensie na Hama po prostu mówimy, tam jest repozytorium gitowe, jak się coś do niego wpuszuje, to weź zdeployuj. Zrób jakąś tam zmianę w konfiguracji, ale zdeployuj, tak? Ta zmiana w konfiguracji z reguły sprowadza się do, tam jest baza danych i weź wstaw tą bazę danych, tak? Mamy na przykład Xcopy, to bardzo popularne narzędzie, tak? Kopiowanie jest bardzo popularnym narzędziem deploymentowym, ale są przypadki, kiedy to rzeczywiście wystarcza, tak? Mamy cudowny setup project. Instalery na Windowsa, na pewno kojarzycie instalery na Windowsa, wszyscy je lubimy. No super rozwiązanie, jak mamy na przykład, jesteśmy deweloperami Microsoft Office i chcemy dać klientom Microsoft Office, tak? No, to nie trzeba się wysilać jakoś na skomplikowane narzędzie, tylko po prostu potrzebujemy dać instaler Microsoft Office. W momencie, gdy wchodzimy w aplikacje mobilne, no to już w ogóle wchodzimy w określony proces, że tak się wyrażę, wybranego sklepu Google'a, Androida, czy tam, Androidowy, iOS-owy, czy Windowsowy. Nie wiem, czy w BlackBerry też jest sklep, chyba też jest sklep. I one mają zupełnie niezależny proces, który jest jawnie określony, jak ma wyglądać, tak? I tu w ogóle nie ma w ogóle nic do gadania. Oczywiście pojawia się kwestia środowisk testowych. Załóżmy takie bardzo
ogólne założenie, że środowisk ogólnie w firmie mamy co najmniej trzy. Zastanawiacie się, jakie trzy. No więc po pierwsze jest to deweloperskie. Tak, u dewelopera na maszynie, bądź u deweloperów na maszynach. Po drugie jest testowe. Takie zwykłe testowe. Po trzecie jest produkcja. Na pewno są te trzy, które macie. Zaraz do tego możemy dołożyć przedprodukcję, no bo jak mamy dużo release'ów, to wolimy mieć przedprodukcję, żeby na produkcji się nie zwaliło. Dochodzi środowisko watowe, dochodzi środowisko wydajnościowe, dochodzi środowisko pod feature branch'a takiego, feature branch'a siakiego. I nagle z tych trzech plus środowisk lądujemy na 10, 20, 50. No i jak możemy zarządzać konfiguracją? Tak? Przejmijmy dla tych trzech, żeby było łatwo. Po pierwsze możemy to robić czysto manualnie. Manualny sposób jest dobry, pod warunkiem, że robi się go raz. Trzy. No dobra, trzy razy na miesiąc też przeżyjemy. Ale w momencie, gdy zaczynamy to robić codziennie, to po pierwsze nas jako ludzi trafia szlak. Tak? Kto się robi manualną edycję konfiguracji? Często. Jest osoba, która robi, współczuje strasznie. Po drugie jest to błędnogenne. Sam kilka razy w życiu spiedzie, zepsułem, przepraszam za brzydkie słowo. I dochodzimy często do, na przykład do wniosku, że naszym rozwiązaniem jest stworzenie czegoś, co się nazywa, nie wiem, moja aplikacja, nazwa środowiska, konfiguracja. Tak? Czyli zamiast jednego pliku z konfiguracją mamy ich 3, 5, 20. Wskazałem nie na to. Tu powinienem był wskazać, przepraszam. I tak naprawdę zaczynamy mieć ileś tych środowisk, tak? Wersją pośrednią jest używanie na przykład transformat konfiguracji, tak? Czyli na przykład mówimy to, co na przykład robi właśnie Azure Websites, czyli zmienia mi connection stringa, tak? Jest powiedziane, ta konfiguracja, która przychodzi, jest dobra, ale zmień connection stringa. Niestety oba te rozwiązania są fajne z jedną gwiazdką, tak? Jeżeli trzymamy wiele tych, moja aplikacja, środowisko, konfiguracja, to się okazuje, że zapominamy jako, teraz my jako deweloperzy, zapominamy o tym, żeby poprawić wszystkie pliki konfiguracyjne. Po drugie, zapominamy o tym, że na produkcji może to wyglądać zupełnie inaczej, bo czasem tak bywa. Po trzecie, te konfiguracje pomiędzy środowiskami zaczynają się na maksa rozjeżdżać. W sensie, jak chwilę się zastanowicie, integralną częścią aplikacji jest jej konfiguracja. Tak? W momencie, gdy zaczynamy motać z konfiguracją, okazuje się, że testujemy zupełnie inną aplikację, bo ma ona zupełnie inną wydajność. Moją ulubioną, taką wymarzoną formą rozwiązania tego problemu jest punkt ostatni na tym slajdzie, czyli brak konfiguracji, znaczy brak zmian w różnic w konfiguracji. Jak można to osiągnąć, tak? Po pierwsze, w tym momencie w kodzie używamy na stałe nazw, na przykład serwerów aplikacyjnych, czy tam serwerów bazy danych i zamieniamy plik hosts, tak, czy tam DNS-a na środowiska i po prostu najzwyczajniej na świecie aplikacja ma tą samą konfigurację i to po prostu zaczyna tak nam śmigać na wszystkich środowiskach. Jak powiecie, że to jest zupełnie nieprzyszłościowe podejście, w ogóle nie ten, to spójrzcie na Dockera. Docker de facto to robi. W momencie, gdy instalujemy kontener dockerowy, wskazujemy mu tych kilka zamian. Tak? Ta konfiguracja jest stała i ten punkt wejścia do dockera, do kontenera jest tak naprawdę takim, że tak się wyrażę, tą zmianą tej konfiguracji. Natomiast w życiu codziennym od kilku lat używam mechanizmu, który nazywa się popularnie u nas tokenami. Czym są tokeny? No więc mamy sobie konfigurację w wersji z tokenami, tak? Czyli zamiast tych wartości magicznych, dziwnych, mamy po prostu coś, co u nas jest parametryzowane przez dolar, nawias klamrowy, nazwa, nawias klamrowy. Do tego mamy drugi plik, który zawiera wartości tych tokenów. I nasz mechanizm deployujący dokonuje bardzo prostej rzeczy, czyli zamienia tokeny na wartości. Tak i dzięki temu mamy jedną konfigurację na wszystkie środowiska, ale tak naprawdę zmieniają się ich wartości.
I tu pewnie powinienem opowiedzieć pewną historię, która się wydarzyła dość niedawno, która świadczy o tym, że każdy mechanizm, pomimo to, że jest bardzo fajny, sprawdzony i w ogóle uchwalony przez wieki, ma swoje wady. Wyobraźcie sobie, że migrowaliśmy .NET-a na 4.6.1. Inicjalizatorem tej zmiany byłem ja, był mi do szczęścia potrzebny. Wcześniej mieliśmy 4.0, chciałem mieć 4.6.1. Następuje tam list, tam nawet pływający, ale chyba nawet poza godzinami pracy. Wyobraźcie sobie nagle, że na jednych typie serwerów nie działa. A, no kurwa, no na wszystkich środowiskach działa, a na tym nie działa. Co się okazało? Istnieje bubble w dotnecie 4.6.1. Jak mamy connection stringa do bazy danych i mamy napisany hostname, to działa. A jak nagle zaczynamy mieć IPIC i autentykację Windowsową, to przestaje działać. A co szczęście jeden z moich ulubionych administratorów nie wykonał magicznego telefonu w środku nocy do dewelopera, bo jak wiadomo, o północy czy tam o trzeciej w nocy wszyscy pracujemy najbardziej efektywnie, bo chcemy iść spać. Tylko sam znalazł rozwiązanie na Stack Overflow i je wdrożył, tak? To, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tej całej kwarty, o ile można tak nazwać, to jest to, że zarządzanie konfiguracją może być łatwe. Trzeba tylko spróbować, trzeba znaleźć sposób, który wam będzie pasował. Prawdopodobnie to jest mechanizm iteracyjny wprowadzić. Tak jak kolega ma manualnie, no to wprowadzić jakąkolwiek automatyzację. Jak nam jakakolwiek automatyzacja przeszkadza, boli nas, to wtedy spróbować innej. Wymiana jednego sposobu na drugi wbrew pozorom nie jest aż taka trudna. Ja wymieniłem mechanizm pod tytułem tam moja aplikacja, środowisko, konfiguracja na tokeny. Wydaje mi się, że jest lepiej. Czwarta trzecia. Jeszcze czwarta i dogrywka. Więc nie jest źle. Kontrola wersji. Kto z was używa kontroli wersji na co dzień? Nie wszyscy podnieśli rękę. Dobra, to teraz zadam trudne pytanie. Czy powinniśmy używać kontroli wersji? No pewnie osoby, które podniosły rękę, stwierdzą, że tak, albo zostały zmuszone do tego. Nie będę dopytywał do końca. Ale po co nam jest kontrola wersji? Takie kluczowe, bazowe rzeczy, tak? Odpowiedzi są ze Stack Overflow, z pytania dokładnie why should I use version control? Ja mam chyba 30 tysięcy odsłon. Istnieje no, podstawowe powody tak, żebyśmy nie zgubili kodu, żebyśmy mogli się nim dzielić, żebyśmy mogli zobaczyć różnicę pomiędzy zmianami. Ale teraz zadam wam jeszcze jedno trudne pytanie, nie będę oczekiwał rąk. Czy używacie kontroli wersji do wszystkiego, także ze skryptami deploymentowymi i naszymi takimi narzędziami i takimi różnymi dziwnymi rzeczami? Mam nadzieję, że tak. A co z bazą danych? Czy jesteście w stanie powiedzieć, logując się do bazy danych, z jakiej wersji ona jest? Tak naprawdę też do kodu się to dotyczy, tak? Czyli nagle otwieramy bazę danych, no jest błąd, tak? No, i patrzymy, z jakiej wersji ona jest. Bardzo często się okazuje, że ten SQL-owy kod, no tam w zasadzie jest trzymany w kontroli wersji, ale na przykład są rzeczy, które nie są, albo są rzeczy, które są dodawane, bo tam, nie wiem, uprawnienia, środowisko, ojej, ojej. Z tym jest zawsze problem. Ale istnieją narzędzia, które nam to pozwolą zrobić. Zaczną nam pozwalać trzymać kod bazy danych, tak samo jak kod aplikacji, czy kod naszych narzędzi, normalnie, rozsądnie, w kontroli wersji jako normalny projekt. Tak, no, jak mówiłem, ja jestem człowiekiem ze świata .NET, w związku z tym dla mnie bazowym będzie Visual Studio Database Project, będzie narzędzia Redgate'a, które są dość płatne i są dla środowisk i .NET-owych, i Java'owych. Są różnego rodzaju Fluent, Entity Framework, nHibernate, Hibernate Migrations. Mamy kilka narzędzi homemade'a, wymienione między innymi mojego kolegi z zespołu. Mamy DB Appa stworzonego przez ludzi od Octopus Deploya. Po prostu te narzędzia są, tak? W sensie teraz głównie do deweloperów, tak? Tylko deweloperzy musicie zacząć ich używać, żeby administratorzy też mieli z tego zysk, tak? Szczególnie, że deployment bazy danych powinien być tak samo zautomatyzowany jak wszystko inne.
Teraz pewna mała ankieta. Wyobraźcie sobie, że u mnie w firmie jest pewna baza danych służąca do audytów. Tak? Nie powiedziałem na początku, wytwarzam stronę online mbank.pl, tak? Czyli system transakcyjny mBanku i jego tam serwisy pod spodem. Do bazy danych tej głównej to zapomnijcie, ale to nie ja. I ta baza audytowa jest taką bazą typowo write-only, tak? Tam się nie odczytuje, bo to są logi audytowe. Jak potrzebujemy audyt zobaczyć, to robimy backup z tej bazy po 3 miesiącach i patrzymy, co się działo. No i ta baza z różnych dziwnych względów, jeżeli kojarzycie taki mechanizm, jest metodą alfa-beta, czyli ma tabela alfa i jej odpowiednik tabela beta i o północy jest przerzucane z alfa na beta, bo musi działać 24 godziny na dobę. Tabele alfa są backupowane, tabele beta sobie żyją. Dzień później tabele beta są backupowane, tabele alfa sobie żyją. Strasznie skomplikowane, nie do końca wiem po co, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jest. Jest to tak stary mechanizm, że najstarsi górale w mBanku nie wiedzą skąd się wziął. I wyobraźcie sobie, że ten proces backupu ma 5 kroków. Kiedyś pewnego dnia potrzebowałem zmodyfikować krok numer 3. Robiłem zupełnie inny system. Potrzebny mi był dodatkowy backup, dodatkowy wpis gdzieś tam, tak żeby uzyskać cudowną dla mnie potrzebną wartość. Tak naprawdę nie ma znaczenia dlaczego. Wyobraźcie sobie, że napisałem do moich ulubionych DBA-ów z pytaniem, słuchajcie, co myślicie o moich zmianach w punkcie 3? I teraz zaczyna się ankieta. Odpowiedź pierwsza. Nie ma sprawy, wygląda świetnie. Dobra, odpowiedź druga. Nie jest źle, weź tam popraw indeks, wstawcie tam magiczne słowo DBA-ów, które chcecie wstawić. Też nikt. Jesteś kompletnym idiotą, oczywiście powiedziane w bardzo ładnych słowach, tak? Ty... Bip. O, tak, dobra. Trzeci krok, ostatni odpowiedź, trzeciego kroku w ogóle na produkcji nie ma. Dobra, zostańmy jeszcze na tym slajdzie. Prawdziwa odpowiedź brzmi to dwie ostatnie. Na początku była odpowiedź ty, a potem była odpowiedź trzeciego kroku nie ma na produkcji. Teraz uwaga. Ta baza danych, ponieważ była bazą audytową, przy każdym dużym release była po prostu deployowany cały skrypt, po prostu nikt się nie bawił, tak? W sensie deployowaliśmy wszystko. Za każdym release, przy każdym dużym release, jak bank był zatrzymywany, no to przed zatrzymaniem banku, po zatrzymaniu banku był robiony backup, po prostu baza była stawiana na nowo, bo nie było żadnego innego tak naprawdę powodu, żeby jej nie postawić, a czasami zmieniała się jej struktura. O ile mi wiadomo, tak, bo zrobiłem jakąś diagnostykę w tył, przez 5 lat co najmniej 5 lat, krok trzeci był deployowany przy każdym release na produkcję. DBA-owie go brali, komentowali i wstawiali coś tam innego. 5 lat. To pokazuje pewną patologię, tak? W sensie taką, którą spotykacie się na pewno na co dzień, tak? Pomimo to, że jesteśmy IT i niby tworzymy drużynę i w ogóle jesteśmy razem, to wewnątrz siebie bardzo się nie lubimy i potrafimy stawiać takie mury, że po prostu głowa mała. Przez 5 lat deweloperzy wypychali DBA-om skrypt. I teraz uwaga, nie winię DBA-ów, bo nie wiem, kto zawinił. Bardzo możliwe, że deweloperzy dostali na początku informację, słuchajcie, pogięło was, tak to nie działa, można to zrobić 30 razy lepiej, tak? I po prostu ją totalnie olali. Równie dobrze DBA mogli nie odpowiedzieć deweloperom nic i po prostu komentować ten skrypt przez 5 lat. Nie umiem powiedzieć, jaka wersja była, bo nie było mnie wtedy. W związku z tym, teraz finał tej historii. Bo historia ma cudowny finał. Tydzień później poszedłem na piwo z kolegą, który pracuje w innym dużym banku polskim i opowiedziałem mu tę historię, mówiąc, że po prostu chyba świat na głowę upadł. A ten powiedział mniej więcej tak, znając moich DBA-ów byłoby tak samo. Jak sobie pomyślał o tym, że
jest tak olbrzymia przepaść, tak, pomiędzy grupami wewnątrz u nas, wewnątrz IT, tak, że ludzie po prostu pracujący nad tym samym produktem, odpowiedzialni za nim, nad tym samym produktem, potrafią tak zawalić komunikację między sobą. Wiem, najchętniej zamknąć się w swoim pokoiku, klawiaturka i w ogóle. To mnie to przeraża, tak? W sensie ta rozmowa pomiędzy tymi ludźmi, nawet gdy siedzą w kompletnie różnych dziwnych miejscach, jest bardzo potrzebna i ułatwia życie, tak? Takim ideałem, tak teraz opowiem ideał, który się pewnie rzadko zdarza. Wyobraźcie sobie, że deweloper poszedłby do administratorów, nim zacznie kodować, albo nawet architekt, nim zacznie kodować i spyta się, słuchajcie, czy to rozwiązanie ma u nas sens? Czy na przykład nasz load balancer spokojnie sobie z tym poradzi? Czy może warto by było użyć czegoś innego? Może software'owego load balancera, a nie hardware'owego, tak? Albo drodzy DBA-owie, czy baza danych, którą żeśmy zaprojektowali, trzyma, nazwę wytrzyma, tak? Ma dobrze indeksy założone albo co, albo jakie testy przeprowadzi? Wiem, że to jest niemożliwe, utopia, ale to tak miło by się pracowało, tak? Gdy zaczynamy mówić o teraz gwiazdka, tak? Gdy zaczynamy mówić o zespołach DevOpsowych, gdzie teoretycznie każdy jest za wszystko odpowiedzialny, tak? W sensie ten deweloper równie dobrze jest tym administratorem, to tylko się zmienia różny dzień, tak? W którym on zajmuje tą czy inną funkcję, to tak naprawdę w takim idealnym zespole DevOpsowym tak się dzieje. W momencie, gdy zespół jest odpowiedzialny za deployment od początku do końca. Ale w życiu prawdziwym niestety wiemy, że wygląda to troszeczkę inaczej. W związku z tym, nieważne jak, dobre narzędzia macie, jak deployujecie własne oprogramowanie, jak zarządzacie zmianą, to pamiętajcie, że chodzi głównie o ludzi i zaufanie. Dobra. Deployment. Strasznie lubię ten obrazek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Piłka wpadła, kosz się rozpadł. Siedem osób trzymało, siedem było siedem podań. Jeszcze chwilę będzie leciało. Czy tak wygląda rysowanie oprogramowania? Tak, podajemy sobie piłeczkę, tak. Przez różne, nie wiem, departamenty, tak, tu mogę wstawić na przykład deweloperów, mogę wstawić departament testowy, mogę wstawić jakieś łaty, mogę wstawić, no, po prostu administratorów takich, operatorów siakich i w ogóle jakichś tłum dziwnych rzeczy, tak. Czasami to naprawdę tak wygląda i co więcej, na samym końcu ten kosz się biedny rozpada, chociaż piłka wpada. No więc... Teraz to chyba największe mięso w tej całej prezentacji. A jak deployować nasze oprogramowanie? Czyli narzędzia. Więc mamy, znowu żyjemy teraz w świecie cudnym i przepięknym już po rewolucji DevOpsowej. Więc po pierwsze mamy własne narzędzia. Tak na przykład na Windowsie aż się prosi o używanie PowerShella, jakichś skryptów PowerShellowych. Na przykład popularnym dość rozwiązaniem jest używanie Jenkinsa, który jest darmowy, z własnymi skryptami do jako tam CI agenta, który umożliwia nam deployment naszego software. Istnieją narzędzia bardziej skomplikowane. Tu akurat jedno wymazało, nazywa się Chef. Drugie nazywa się Puppet, trzecie nazywa się Ansible. Pewnie obrażę ludzi, którzy używają tych narzędzi, ale one są tak naprawdę tym samym. Znaczy one mają troszeczkę inną ideę, trochę inaczej się programuje. Wiadomo, że w jednym się robi w Rabie, a w drugim nie, tak. Natomiast one ideowo są bardzo podobne. To są narzędzia tak naprawdę skupione na tym, jak stworzyć środowisko. Nie jak stworzyć... jak wyprodukować oprogramowanie, tylko jak stworzyć środowisko pod to oprogramowanie. W narzędziach Windowsowych, takim właśnie bardziej skupionym na oprogramowaniu, jest narzędzie o nazwie Octopus Deploy i cała masa dziwnych innych. Może jeszcze dwa słowa, tak? Dlaczego Octopus Deploy jest na osobnym punktem? Wiem, ktoś kojarzy Octopus Deploya? Jedna osoba. To postaram się opowiedzieć pokrótce. Octopus Deploy jest narzędziem
stworzonym przez ludzi ze świata dotnetu, tak, które umożliwiają nam tak naprawdę proste zarządzanie oprogramowaniem pomiędzy środowiskami. Tak, deployujemy paczkę do Octopus Deploya i mówimy mu albo z graficznego interfejsu, albo z rejestrowego API, albo cokolwiek, weź zainstaluj mi tą paczkę. Tak, zainstalujmy ją na takim środowisku, na takich maszynach. Bardzo proste narzędzie, konkretnie zrobione pod instalację oprogramowania. To nie jest narzędzie takie jak Chef, Puppet i Ansible, które służą tak naprawdę głównie do tego, żeby sprowisioningować ileś maszyn, tylko jest to narzędzie, które służy do instalacji oprogramowania. Można powiedzieć, że jest to uzupełnienie tych narzędzi, tak? Gdy postawimy już za pomocą nich 3 serwery, 2 bazy danych, stworzymy katalog CLOX, zainstalujemy certyfikaty, to na tym środowisku, które bądźmy szczerzy, będzie żyło wiele, 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 wiele miesięcy. No, na ogół tak jest, rzadko się zdarza, by firmy deployowały software metodą podmiany maszyn. Zaczynamy instalować nasze oprogramowanie, które zapewnia nam zarządzanie konfiguracją wbudowaną. Tak? Jest, mówię, narzędzie poddotne, tak? Czyli zarządza nam tymi konfiguracjami Windowsowymi, transformatami tej konfiguracji, ma też wbudowane tokeny, całą masę różnych dziwnych, fajnych feature'ów. Najśmieszniejsza rzecz, którą o nim znalazłem, to było, gdy Javowcy się pytali, jak użyć Octopus Deploya, bo widzieli go w użyciu i odpowiedź była, no musicie stworzyć paczkę nugetową z Javy. Ale poza tym działa, tak? W sensie, tworząc paczkę nugetową z Javy, można uzyskać całkiem fajne narzędzie. Naprawdę polecam, w sensie obejrzeć chociaż, jak działa, tak? Jest też cała masa innych. Jeszcze pewnie powinienem się przyznać, gdzie jestem w firmie. Dobra, przyznam się, gdzie jestem w firmie. Jestem na punkcie pierwszym, znaczy moja firma używa Mad Jenkinsa ze strasznie dużej ilością skryptów PowerShellowych. Deployujemy, robię kanały nowego, kanały mBanku, tak, czyli stronę www, wszystkie serwisy, back-office'owe aplikacje i tak dalej. W związku z tym mamy bardzo dużo skryptów PowerShellowych, sporo z nich sam napisałem. Nie wiem, czy jestem dumny, czy nie, ale dobra, jestem dumny. Ich używamy, tak? W sensie wynika to z faktu, że narzędzia z punktu drugiego po pierwsze nie istniały te 3-4 lata temu. A, no, czy istniały, ale były w wersji raczkującej, to samo dotyczy Octopus Deploya. To działa, ale teraz powiem, że polityką korporacyjną, przyjmijmy, że takim dziwnym rzeczy, będziemy próbowali przejść na Ansible. Dlaczego Ansible? Uproszczę, bo tak. Ale no, tak jak patrzymy na te narzędzia, czy Chef, Puppet i Ansible, one są naprawdę zbliżone do siebie. Dobra. Kolejny slajd z koszykówką, tak? Należy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Nie wiem, czy widzicie wspólny mianownik tych dwóch obrazków, tak? Obaj nie trafili. Jeden kosztował grube miliony dolarów i nie trafił do kosza, drugi jest kolesiem wydurniającym się w dresiku i też nie trafił do kosza. W związku z tym, to co jest bardzo istotne, gdy zabieracie się za narzędzia, pamiętajcie wpierw o problemach, które was dręczą, tak? Nie warto inwestować nie wiadomo jakich problemów w narzędzie deployujące w momencie, gdy tak naprawdę nie traficie do kosza, tak? Nie rozwiążecie tego problemu, który macie. No niestety to jest taki problem driven development, tak? Czyli wpierw mamy problem, a potem zastanawiamy się, musimy go zacząć rozwiązywać. Wiadomo, że te nasze rozwiązania będą nawalały, nie będą działały optymalnie, na to potrzeba czasu, pieniędzy i w ogóle nie wiadomo czego. Ale też nie próbujmy rozwiązać wszystkich problemów od nas. Jeżeli boli was konfiguracja, zacznijcie od problemu konfiguracji. Jeżeli boli was setup maszyn, no to zacznijcie od setupu maszyn. A resztę rzeczy róbcie manualnie. Tak? Na przykład śmieszna cecha Octopus Deploya z poprzedniego slajdu, tam też są taski manualne. Tak? Przypisz tak zwany, to się ładnie kiedyś nazywało, białkowy interfejs. Tak? Czasami taniej jest coś zrobić białkowym interfejsem, po prostu. Tak? Nie bójmy się tego, że nie zawsze nam pełno automat działa. W związku z tym podsumowując całe mechanizm narzędzia, tak? Nie skupiajcie się na narzędziach. Skupiajcie się na problemach, które macie. Narzędzia
pomagają mniej lub bardziej rozwiązać problem. Ale jeżeli nie rozwiązujecie głównego problemu, to narzędzia was nie uratują. Ostatnia część, dogrywka. Znowu koszykówka. Co się dzieje na tym obrazku? Nie wiem, czy wszyscy dobrze widzą. Jest magiczne podanie, totalne podanie. Żeby uzyskać taki efekt podania w koszykówce, można... Teraz na chwilę odłożę mikrofon, bo będzie mi strasznie trudno pokazywać. Można biec na przykład w ten sposób. Tak, dzięki temu ogarniamy wszystkich, którzy są na naszej sali. Boli nas strasznie głowa i się kręci w ogóle. I możemy podać tą piłkę do tej osoby, która jest, tak? Możemy uzyskać ten efekt na drugi sposób, tak? Czyli jak oglądaliście Mistrzostwa Europy, to na przykład Islandia i Walia miały opracowany każdy rzut rożny. W sensie, czy metodą treningu opracowujemy sobie naście schematów i gramy wedle tych schematów, tak? Staramy się powtarzać je tak długo, aż wejdą nam tak w krew, że po prostu wszyscy wiedzą, co mają robić, tak? Dokładnie tu się to dzieje, tak? U nas w IT trochę tak nie jest. No przynajmniej problem jest troszeczkę inny. Przyjmijmy, że mamy te nasze mikroserwisy albo dużą ilość naszych serwisów. Mamy klienta do tego serwisu, tak? No i teraz, drogi kliencie, słuchaj, to masz serwis, ale który mam wybrać? No bo ten serwis, jak zaczynamy mieć jakkolwiek continuous deployment, tak? U mnie na przykład deployment bardzo często w banku odbywa się we wtorek albo w czwartek, pomiędzy 8 a tam 15, tak? Czyli w godzinach czysto, kiedy klienci korzystają, tak? Oczywiście są te deploymenty wyłączone, ale spora część jest w godzinach czysto pracowych, co ułatwia życie. No i trzeba temu klientowi powiedzieć, słuchaj, no ale wiesz, ten serwer nie działa. Więc pierwszym rozwiązaniem jest tak zwany client-side discovery pattern. To oznacza, drogi kliencie, musisz się dowiedzieć, gdzie masz uderzyć. Nie, tak, no on się pyta jakiegoś service registry i potem strzela do określonej usługi. Tak, cokolwiek w tej chwili ten service registry jest, dojdziemy sobie spokojnie do niego. Później klient wie tylko, tam jest service registry. Dzień dobry, service registry, ja bym chciał się spytać usługi logowanie. O, usługa logowanie jest na IP 10, 20, coś tam. Odpytaj się. I do widzenia. O, dzień dobry, usługa logowania, chciałbym się zalogować. To rozwiązanie ma sens przy usługach, ale w momencie, gdy mamy tego klienta banku, tak, to ten klient banku, no przecież nie zaloguje się na serwer A i serwer C, tak, on się loguje na online mbank.pl albo tam jakkolwiek inny. No więc od wieków, tak, odkąd informatyka stała z epoki kamienia łupanego, istniało coś takiego, co się nazywa load balancer. No ale no load balancer, wiadomo, są dwa, jest hardware'owy, jest software'owy. Też w wypadku load balancera, w momencie, gdy zdejmujemy te usługi, no to albo my zarządzamy tym load balancerem, czyli mówimy, klikamy w zasadzie, drogi load balancerze, właśnie zdejmuję serwer A, robimy pracę na serwerze B, drogi load balancerze, serwis A jest dostępny, z powrotem, tak? Czyli mamy ten czysty interfejs białkowy, albo wprowadzamy dla load balancera jakiś service registry, tak? Czyli mówimy mu, drogi load balancer, że tam jest service registry, jak ktoś przyjdzie, to się odpyta service registry i skieruje go tam, gdzie trzeba, oczywiście przez ciebie. Dzięki temu mamy tą sytuację, że usługi i load balancer jak gdyby korzystają z tego samego komponentu. Tak, i w momencie, gdy usługa wstaje, bądź się kładzie, bądź tam cokolwiek, tam nie wiem, no jak pada, to wiadomo, że się nie odezwie, ale jak się, powiedzmy, klient powie, że padła, no to w tym momencie możemy ten rejestr usług na bieżąco obsługiwać. Ale pojawia się problem,
Czym jest ten service registry, tak? Bo fajnie, że wprowadziłem pojęcia. Co więcej, jak to zrobiłem to źle, to wprowadziłem single point of failure, tak? Jak padnie service registry, to wszystko. No więc czym może być, tak? Kwestia opowieści jest tam. No mogą być to pliki. Raz pomyślicie, o Jezu, pliki. No co to za service registry? Istnieje bardzo wiele narzędzi, których pewnie używacie, na przykład RabbitMQ, na przykład Cassandra, które tak naprawdę takiego service registry używają jako startu. Tak, czyli mówią sobie, hej, tu są początkowe endpointy, a o resztę to się dogadamy. Tak, to się nazywa tam plotkowanie, oni to ładnie nazywają. W związku z tym zaczynamy od tego pliku, a reszta się już dzieje jak gdyby tam sama. No możemy mieć prostą bazę danych, tak, ale prosta baza danych no może niestety oznaczać właśnie ten single point of failure, przynajmniej na tej zasadzie, że nie ma tego, jak padnie ta baza, no to zaczynamy mieć jakiś tam problem. No oczywiście pytanie brzmi, czy jak padnie nam serwer bazy danowe, to czy te aplikacje w ogóle mają szansę żyć, w związku z tym i tak dalej, tak. To jest w ogóle ciekawy problem, tak, czy baza danych w takiej usłudze rozproszonej może być inna niż centralna. Istnieją narzędzia właśnie z tych małych firm, dziwnych firm w Dolinie Krzemowej, zwanych startupami, czyli na przykład Netflix, Eureka, etcd, Apache Zookeeper i Consul. Tak, to są narzędzia, które, może na przykładzie ostatniego pewnie będzie najlepiej, umożliwiają nam podstawowe rzeczy, tak. Podstawowy serwis Discovery, na przykład w wypadku konsula, tak, mój faworyt, bo żyję w świecie dotnetowym, chociaż jest napisany w Go, ma interfejs restowy i ma DNS-a, tak, czyli dzięki temu możemy zacząć implementować tą konfigurację, o której dawno, dawno temu powiedziałem, nie ma zmian w konfiguracji, bo jest konsul, który właśnie podmienia nam DNS. Ma obsługę wewnętrzną, że nody padły. Ma też drobny key value storage. Ma multi data center, multi agent, takie wsparcie, nazwijmy to. Raz powiecie, ale po co to? Nie wiem, czy wiecie, ale znaczy na pewno wiecie, bo jeszcze na pewno, znaczy wiem, że są osoby nie z Warszawy, ale 14 lutego 2015 roku w walentynki z miłości zapalił się most łazienkowski. Koledzy z pracuja, znaczy most łazienkowski jak most łazienkowski, tam kable były pod spodem, tak? Koledzy z pracuja na przykład się pochwalili, że oni bardzo fajnie myśleli o architekturze, tam nazwijmy to mikro, nie, oni to nazywają SOA done right, tak więc tym nazwijmy to ich serwisowej, tak? No i wyobraźcie sobie, że nagle ich dwa data centers straciły ze sobą dobre połączenie. Ups. Tak, nagle się okazało, że te usługi zaczynają z data center A, zaczynają pytać data center B i to service registry, który mieli, był w jednym, a nie w obu. Nagle się okazało, że padli, no pomimo to, że padli, tak, bo i tak by pewnie padli, ale spora część usług padła, bo spłonął most łazienkowski. Tak. W związku z tym, pomimo to, że mówimy o świecie chmurowym, o świecie data center, w ogóle maszyn wirtualnych, to niestety sprzęt fizyczny jest bardzo istotną cechą, o której należy raz na jakiś czas pamiętać, że to stoi na fizycznych maszynach. I się przed tym zabezpieczyć, bo to jest to ostatnie multi-data center, multi-agent. Tak, konsul rozwiązuje to w ten sposób, że po prostu jak traci połączenie, no to ten agent najzwyczajniej na świecie po prostu odpowiada, tak? Tym, co ma do tej pory. Jak się okazuje, tak dostaje update'y, że na przykład klient padł, no to zaznacza sobie, że klient padł. To też jest ciekawe doświadczenie do przeprowadzenia w dowolnym systemie informatycznym, czy jeżeli utniecie połowę, to w ogóle cokolwiek będzie żyło, tak? Chociaż wyświetli się strona, drogi kliencie, przepraszamy, nie żyjemy. Dobra. Jeżeli chodzi o naukę, no niestety przyznam szczerze, że moje aktualne doświadczenia, takie rzeczywiste, życiowe, opierają się o dwa pierwsze wymienione przeze mnie rzeczy, czyli jedno to było, na początku używałem, pracując w części korporacyjnej Brebanku, bo kiedyś do niej zostałem zatrudniony, czy w ogóle nie w detalicznej, używaliśmy właśnie tej prostej bazy danych.
mając tych usług, nie wiem, za 40, po prostu strzelaliśmy do tej prostej bazy danych, wyciągaliśmy, gdzie są inne usługi. Z różnych dziwnych względów w wypadku detalicznym musieliśmy zredukować swoje podejście i przejść na pliki zwykłe, płaskie, które po prostu deployujemy sobie mechanizmem, że tak się wyrażę, takim zwykłym, prostym, wrzucamy w te pliki, gdzie są inne endpointy i gdzie się pytać. Nie ma tego dużo, w związku z tym tak każda usługa tak naprawdę jest w pełni samowystarczalna, ma tylko tego odpowiednika na górze, że ma tego odpowiednika na dole w postaci tej magicznej bazy danych. Tu mamy, no, można to określić jako mikroserwisy z gwiazdą śmierci z tyłu. Tak, no bo jeszcze ciągle mamy, nazwijmy to, bardziej centralną bazę danych niż niecentralną. No i teraz dlaczego, że tak się wyrażę, teraz ile tego jest, tak, że była jakaś świadomość? Tam mówimy o 70-100 usługach stojących niezależnie, które jak gdyby ze sobą, nazwijmy to, jakoś rozmawiają. Głównie tak. Upraszczając, jeżeli kojarzycie system transakcyjny banku, to po prostu każda zakładka jest osobnym, niezależnym modułem, tak, którym możemy sobie od góry do dołu, w ogóle deweloper dostaje tylko tą zakładkę do developmentu, jak potrzebuje sobie złożyć środowisko, no to musi sobie złożyć większą. Natomiast jak gdyby jesteśmy tak poseparowani, co ma oczywiście swoje wady dodatnie i zalety ujemne, bo to chyba w ten sposób należy odpowiedzieć. Więc jeżeli kiedykolwiek uda nam się przejść na pełnego Ansible'a i konsula, z chęcią przyjdę, opowiem, ale to pewnie jeszcze chwilę zajmie. Dobra. Na sam koniec wypadało przedstawić graczy, którzy brali pod uwagę, czyli tak naprawdę referencje. Wybrane, że tak się wyrażę, skąd są obrazki, skąd są różne dziwne narzędzia, o których opowiadałem. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to jest u mnie to na blogu, mam tak cudowną nazwę stab.space, działa w przeglądarce, w zakładce Speaking jest ta prezentacja, zresztą jak widać cały czas z niej prezentuję. W związku z tym można sobie po prostu te wszystkie materiały obejrzeć, zobaczyć i sprawdzić. Doszliśmy do końca. To ja może zacznę z pytaniami, a później mikrofon puszczę, jak to będzie. Tak na sam koniec powiedziałeś o tym, że każda zakładka to jest całkowicie inne środowisko. Tak. To właśnie dlatego historia transakcji ma ten drugi widok ze starego jeszcze systemu, nie, transakcyjnego? Nie, to zupełnie, wbrew pozorom, zupełnie inaczej. Dlaczego chcę to, tak, no więc istnieje nowa transakcja, czyli twój personal finance manager, tak. Teraz staram się mówić, będę się starał nie mówić bullshitu marketingowego, chociaż może mi nie wyjść. Stara historia jest historią czysto hostową, czyli to, co trzymamy w tej centralnej bazie danych na samym dole. Nie wiem, a jak ktoś chce sprawdzić, jak się nazywa ta baza danych, to można, bo jest w rocznym, że tak się wyrażę, sprawozdaniu finansowym. To jest magiczna baza danych, to nie jest normalny. Tam, jak się nazywa ten system stojący pod spodem, ale nazwijmy to przez mikrofon, pewnie nie mogę albo nie powinienem. I do tego jest nałożona druga historia. I ta druga historia, czy już taka skategoryzowane operacje, coś tam, szmoś tam, podział operacji, możliwość analizy i tak dalej, stoi jak gdyby obok. Zaciąga tą wiedzę, nazwijmy to, spod spodu. Z przyczyn czysto w zasadzie takich chyba niepewnościowych, stara historia została. Bo ta stara historia ma pewną funkcjonalność, której nie ma nowa. Ja tak się zastanawiam, kiedy... Wiesz doskonale, że ja jako deweloper nie mam bladego pojęcia, ponieważ ja jako deweloper nie wiem, kiedy co zostanie rozwinięte w systemie transakcyjnym, ale są takie, znaczy powiem szczerze, tak, ponieważ oglądam system transakcyjny od pierwszej jego wersji, przyzwyczaiłem się do niego. Jestem odpowiedzialny, jeżeli ktoś używał Manku, za tę cudowną animację jeżdżących zakładek, sam ją napisałem. Była bardzo ładnie określana jako efekt dla gimbazy, ale no coś, pogodziłem się z tym. W związku z tym niestety nie umiem się odpowiedzieć, kiedy stara historia zostanie usunięta, ale uwaga jest taka, że są klienci, którzy na przykład nie mają nowej historii. W sensie są klienci, to mówimy o klientach czysto takich korporacyjnych, olbrzymich korporacjach, tak, które tam siedzą, mają na tyle dużo operacji,
I oni nie potrzebują mieć nowej historii, bo to jest konto czysto firmowe. I oni po prostu mają to zakład tylko w wersji starej. Proszę tylko głośno, bo jestem przygłuchym. Na ostatnim meetupie byli ludzie z Microsoftu, mówili o chmurze. Mam pytanie, jak u was w mBanku jest z chmurą? W sensie będziecie migrować, migrujecie, macie swoją prywatną chmurę? Dobra. Będziecie korzystać z którejś z prywatnych? Znaczy tak, Microsoft cały czas nas namawia na Azure, jak wszystkich. Teraz za każdym razem zadaję osobom z Microsoftu pytanie, czy jesteście gotowi mieć swoje dane bankowe w Azure? Czy jesteście na to gotowi? Zawsze dają wymieniającą odpowiedź, nigdy nie powiedzieli, tak, jesteśmy. W związku z tym Azure nie mamy. Chociaż były jakieś myślenie na temat środowisk testowych, ale to zupełnie nam się nie sprawdza. Od jakiegoś, powiedzmy, że niecałego roku zaczynamy mieć chmurę własną, wewnętrzną. Natomiast jeżeli mówimy teraz o produkcji mBanku, tak, to stoi ona na kilku, dosłownie kilku, no, chyba 12 serwerach www i 10 serwerach aplikacyjnych. Plus do tego są jakieś tam serwery, no one są wszystkie zwirtualizowane oczywiście. Natomiast kiedyś była połowa i też wystarczało, tak? Środowiska testowe wszystkie mamy zwirtualizowane. Natomiast początkowa wersja oczywiście stała na fizycznych blachach, bo tak było dobrze ustalone trzywarstwowe aplikacje na fizycznych blachach. To było tak, jak wszyscy wytwarzaliśmy oprogramowanie. Ktoś jeszcze? Wspominałeś przy okazji Ansible'a, Chefa i Puppeta, że te narzędzia nie nadają się do deployowania aplikacji w porównaniu do tego narzędzia, o którym wspominałeś, teraz nie pomnę. To zostałem źle zrozumiany. Nie nadają się, to jest złe słowo. Deployment aplikacji w nich jest w cudzysłowie trudniejszy. Tak, w sensie najprostszy przykład, tak? Kto na sali z deweloperów, zadam pytanie do części, tak obrazowo, tak, w sensie nie ten, programuje na bieżąco w Ruby. Raz. Tak, o to chodzi, tak, że narzędzia Chef, Puppet i Ansible wymagają, jest duża bariera wejścia, tak, żeby deweloper ci wszedł i zaczął ci kodować w tym, większość stwierdza, ojej, nie chce mi się, tak? Deweloperzy, teraz obrażę wszystkich deweloperów łącznie z sobą na początku, wyobrażę sobie pracę tak, że koduje, robi Ctrl-S w swoim ulubionym edytorze, no jeszcze git push, tak? Ewentualnie svn commit, czy tam svn commit? Nie pamiętam, jak się nazywa, svn commit przyjmę. Git push i zapominam o sprawie, tak? I teraz bariera wejścia dla niego, żeby to się zainstalowało, jest strasznie duża. Te narzędzia oczywiście się nadają, tylko jest to po prostu dużo trudniejsze, żeby ci deweloperzy do tego doszli. No ale podsumowując, tak, moja dyrekcja doszła do wniosku, że warto zainwestować w to, żebyśmy wszystko robili Ansiblem. Rozumiem, bo ja chciałem tutaj opisać króciutko moje z kolei doświadczenia z tym, gdzie dokładnie odwrotnie i też człowiek był rorowcem, który we współpracy ze mną robił całą platformę w Puppecie, łącznie z deployowaniem wszelkich release'ów. I przy okazji, to też zwróciłeś na to uwagę, każdy następny release był generowaniem nowej maszyny, w związku z tym był realizowany, to się chyba nazywa rolling release, że maszyny były podmieniane za load balancerem z nową wersją. Właśnie model maszyny to jest idealne. Do modelu maszyny i wystawiania maszyny to jest właśnie dla mnie co idealne narzędzie. Tak, w sensie to cała ta grupa. Natomiast już postawienie danej aplikacji... No, ale u nas to działało w każdym razie. Nie, w sensie to działa, tak w sensie mówię, tylko jest to jest moje prywatne zdanie, tak w sensie jest duża bariera wejścia do tego, żeby szeregowa osoba siedząca tutaj na sali usiadła, nie znając narzędzia, po prostu stworzyła sensowny kawałek kodu. Pomimo to, że są bardzo rozwinięte, tak w tej chwili tak naprawdę rozwój tych narzędzi jest na tyle duży, że są po prostu, to się recipy nazywa w Chefie, w Ansible to się nazywa cookbooki, nie, cookbooki, tak. To jest ich tak dużo, że tak naprawdę zaczynają być gotowcy, w związku z tym jest to tak zwane programowanie metodą kopiego paste'a, tak? I to po prostu działa. Powiedziałeś... Powiedziałeś, że macie łącznie 22 maszyny na produkcji. Mogę się zapytać, jak duży macie zespół tych sysopsów, w sensie nie ludzi, którzy są deweloperami, a przy okazji grzebią w tamtym. To jest strasznie trudne pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Po pierwsze mamy operatorów. Nie wiem, ilu ich jest, przyznam się szczerze. Operatorzy mają dyżur
tam 24 na dobę i reagują na wszelkie sytuacje. Po drugie mamy zespół administratorów. I teraz w tym zespole administratorów, mówimy tylko o tym małym kawałku banku, pod którym system transakcyjny i jego okolice, tak? Nie mówimy o pierdoliardzie aplikacji korporacyjnej. To jest tam, no powiedzmy, że z piątka, szóstka, tak musiałbym dokładnie wyliczyć. To są administratorzy, natomiast tych administratorzy od instalowania rzeczywiście mechanizmów tych całych kanałów, my to nazywamy, od kanałów dostępów, tak? W sensie, tak? Tak naprawdę jest trójka. Tak? Do tego jest dwóch bazodanowców, którzy tam opiekują się tymi podstawowymi bazodanowymi rzeczami, tak? I jeszcze w tej chwili już dwóch nowych, kiedyś było ich mniej. No to są administratorzy, którzy jak gdyby siedzą, zajmują się produkcją i systemem przed produkcją. Do tego mamy, to się nazywa u nas ładnie w tej chwili, cofnę się dwa lata w tył, będzie łatwiej opowiedzieć. Kiedyś mieliśmy zespół architektury, którego miałem przyjemność być członkiem. Zespół architektury składał się aż do 19 osób, czyli olbrzymia ilość. Składał się z deweloperów i pół administratorów, tak? W sensie zespół był odpowiedzialny za wytwarzanie zarówno tych mechanizmów dla deweloperów, czyli core'owych części frameworka, jak i za mechanizmów instalacyjnych. Tak ciężko jest wytwarzać mechanizmy instalacyjne, gdy mamy 7 zespołów, tak? I teraz ten zespół się w pewnym momencie jego istnienie zostało uznane za złe i ma to rzeczywiście trochę pewne uzasadnienie, tak? Bo ci ludzie robili fajne rzeczy, a inni ludzie nie robili fajnych rzeczy, tak? Co powoduje ten naturalny mur, o którym kilka razy dzisiaj mówiłem. I z tego powstał zespół DevOpsów. W tym zespole DevOpsów początkowo były 3 osoby, które rzeczywiście ogarniały te wszystkie środowiska testowe, ale nie były w stanie, jakby to ładnie określić, nie były w stanie ulepszać swojej pracy, tak? Miały tak dużą górkę do przewożenia taczkami, że nie miały czasu zamienić kółka, znaczy kwadratów w taczce, nie wiem, czy się widzieli taki słynny obrazek, na kółko, tak? Oni po prostu nie dawali rady, bo mieli tak dużą górkę, że nie tam. Zresztą tam w tej chwili jest chyba 5 osób, z tego co pamiętam. Plus do tego są tak zwane osoby inne, które są rozsiane po firmie i one już zupełnie nie zależą od tego, tak? Które coś tam pomagają, wspomagają, tak? No bo teraz jak spojrzycie na środowisko wewnątrz firmy, to ja jako deweloper mam zupełnie inne potrzeby, tak? Ja jako deweloper teraz moje marzenie, chciałbym za pomocą takiego ruchu postawić sobie całe środowisko pod feature branch. A no, ewentualnie. Tak? I zapomnieć, tak? W związku z tym są tacy ludzie, którzy mają potrzebę rozwijania tego i zmieniania jak gdyby stanu istniejącego, tak? No i w tej chwili właśnie stąd się wziął na przykład Ansible, stąd się wziął jak gdyby stawianie tych środowisk na chmurze. Umiemy sobie już w tej chwili postawić bez żadnego problemu, zajmuje to jeden dzień. Trochę to jeszcze do tego, trochę jeszcze brakuje, ale postawić sobie tak naprawdę pełne środowisko na tam jakieś tam deweloperskie potrzeby, czy tam testowe potrzeby. W związku z tym odpowiadając na twoje pytanie, zależy jak liczyć, ale upraszczając jest to zespół tam 10-osobowy. Tak? Mógłbyś przybliżyć logikę, która poszła za właśnie rozbiciem tego zespołu 20-osobowego, bo w teorii zazwyczaj jednak dąży się do uzwinienia zespołu, czy tam do połączenia zespół razem, żeby to razem płynnie szło, u was to poszło w drugą stronę. Dlaczego? Dobra. Jeżeli oczywiście możesz to o tym opowiedzieć, nie? Tak, no oczywiście, to nie jest nie ten, dobra. Po pierwsze należy sobie powiedzieć jedną rzecz, która jest wymaganiem prawnym, tak? Pewnie w firmach finansowych jest podobnie. Ja jako deweloper nie mogę mieć dostępu do produkcji. W sensie każdy mój dostęp do produkcji musi zostać zarejestrowany, żeby nie wiem, żeby klienci byli szczęśliwsi, tak? Poza tym ja jakbym miał dostęp do produkcji, to nie byłoby dobrze. Ale tak, w związku z tym tu następuje ta fizyczna separacja, tak? Musimy rozdzielić fizycznie tych ludzi, bo jeżeli administratorzy zaczynają komitować, to zaczynają stawać się deweloperami, co powoduje, że nie są administratorami. Tak, w związku z tym tu jest na pewno sztywna granica. Zespół, który był, mieścił się w dwóch lokalizacjach, warszawskiej i łódzkiej, bo tam powstaje mBank. Tak? Ja siedzę w Warszawie całe życie, chociaż pewnie część z was, myśląc, że jestem z mBanku, łącznie z koleżanką, była przekonana, że przyjadę do was z Łodzi.
Siedzieliśmy w dwóch lokalizacjach, 19 osób i po prostu żeśmy działali średnio. Tak? W sensie po prostu ta komunikacja to jest wada, nazwijmy to, organizacyjna. Tak? Jeżeli mamy firmę, w której dużo ludzi siedzi w jednym miejscu i dużo ludzi siedzi w drugim miejscu, to ludzie przyjmują psychicznie, przynajmniej to jest moje wrażenie, że mają organizację lokalną, czyli siedzącą w jednym miejscu i zapominają o tym, że jest cały tłum ludzi w tej drugiej lokalizacji. A tak naprawdę jest to firma typowo zdalna, tak? Czyli każdy zespół jest de facto zdalny. Tak? W związku z tym, no i właśnie z transformacji pod tytułem Waterfall, no teraz uwaga, Waterfall u nas oznaczał, że był release raz na 5 miesięcy, ale hotfix na produkcję szedł pomiędzy 5 miesiącami jakieś 50 razy, co oznacza instalację na produkcję raz na dwa dni. Przy czym hotfix to nie oznacza zawsze poprawka, to czasami oznacza włączenie funkcjonalności, wyłączenie funkcjonalności, tak i tak dalej. Tak? I teraz przeszliśmy na organizację typowo zwinną, czyli mamy tę ilość zespołów skramowo, okoliczno, agile'owo, cokolwiek. Tak? Mój zespół jest skramowy, jestem menadżerem zespołu skramowego, czyli jestem nikim. No bo w Scrumie nie ma menadżera, tak? No wszyscy wiemy, że w Scrumie nie ma menadżera, z tym ja nie istnieję. I teraz ten zespół olbrzymi został podzielony, po pierwsze został jak gdyby wydzielony z niego zespoły normalne, dwa zespoły deweloperskie z niego wyszły, warszawski i łódzki akurat tak wyszło, plus do tego ten właśnie trzeci zespół obsowy, tak? No i tak wyglądała magiczna transformata, czyli pewnego dnia dyrektor przyszedł i powiedział od za tydzień, znaczy od końca release'u nie ma zespołu architektury. Radźcie sobie sami. No. Stąd powstał właśnie tak trochę u nas był taki moment ten przejściowy, kiedy tych obsów było bardzo mało i oni tak naprawdę musieli zarządzać wszystkimi środowiskami. Musieliśmy wymyślać na nowo cały proces, który w tej chwili wygląda tak, że mamy wdrożenie raz na dwa tygodnie z gwiazdką. To znaczy mieliśmy raz na dwa, potrafimy mieć raz na dwa tygodnie, ale przez półtora miesiąca nic się nie dzieje, bo na przykład dwa listy pod rząd ktoś podniósł rękę i powiedział no way. Nie ma możliwości, żebyśmy weszli. Tak to jest problem, jeszcze ciągle problem tego, że nie do końca, że pomimo to, że mamy serwisy, to one nie są od siebie niezależne. To nie oznacza, że mamy monolit, tak, który musimy wdrożyć całość, ale na przykład czasami jest nam ciężko powiedzieć, czy po pełnych testach integracyjnych, gdy robimy jakąś większą zmianę, przykładowo duża zmiana to jest na przykład podbicie frameworka, albo zmiana, nie wiem, jQuery na wyższe, tak? To też jest olbrzymia zmiana, jak się chwilę zastanowicie, jak ktoś jest web developerem. Zmiana krajowej biblioteki JavaScriptowej to jest, nagle się okazuje, że może spowodować milion problemów. Czy możemy się wdrożyć częściowo? I czasami jest decyzja, siedzimy tam, mamy takie spotkanie przed każdym wdrożeniem, w cudzysłowie, czy ktoś widzi przeciwwskazanie. Jak przeciwwskazanie jest na tyle duże, no to mówimy, no trudno, no nie będzie, tak? Jedyny problem mamy z wdrożeniami, tak, bo te instalacje są pływające, tak jak mówiłem, odbywają się najczęściej we wtorek albo w czwartek. Największy problem jest oczywiście z tymi wdrożeniami weekendowymi. Kiedy mamy oficjalne powiadomienie zatrzymanie banku, klienci, jeżeli jesteście klientami jakiegokolwiek banku, dostajecie informacje, drodzy klienci, i to najważniejsze, karty nie będą działały w danym w zakresie godzin, tak? I wtedy, że tak się wyrażę, jest to duże wdrożenie. Tak system się śmieje, że system kartowy to jest wszystko, co w banku musi. To jest jedyna rzecz w banku, która powoduje zatrzymanie banku tak naprawdę jako całości. Bo to, żebyśmy wyłączyli bank na 2 godziny, to nikt by nie zauważył. Znaczy zakładając, że nie był to poniedziałek, godzina tam 9:30 przed poranną sesją eliksirową. Dobra. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Gadam jak najęty dzisiaj. Nie ma pytań. Dobrze. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i się podobało. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Brawa.